kiedy byłam dzieckiem i dowiedziałam się o ociepleniu klimatu spowodowanym działalnością człowieka. Przez 10 dni płakałam. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego ludzie tak bardzo dążą do swojej zagłady, ciągnąc za sobą wszystko, co ich otacza. Kiedy uświadomiłam sobie, że nie mogę zmienić czyjegokolwiek zachowania prócz własnego, zaczęłam się zastanawiać, co ja, Eliza, mogę zrobić dla planety Ziemia. I wtedy właśnie zaczęła się moja podróż, która po wielu, wielu, wielu latach doprowadziła mnie do stworzenia drzewka tlenowego. No i ta podróż właśnie dzisiaj się kończy. Albo dopiero zaczyna. Tak. No to niech pan sobie teraz spojrzy.